Jak ktoś się boi walki, to musi ulec tym, którzy walki się nie boją. Mawiał profesor Bogusław Wolniewicz, świeć Panie nad jego duszą. No i jest w tym zdaniu kwintesencja prawdy. Walka z krzyżem w warszawskich urzędach jest tylko smutną konsekwencją tego, co dzieje się w społeczeństwie, no i współczesnym kościele. Ale powiem coś mniej popularnego. Przeciwnikami krzyża w miejscach publicznych nie są jedynie ludzie, którzy z nienawiści do chrześcijaństwa gotowi są osobiście chodzić po urzędach i ściągać symbol naszej wiary ze ścian. A przynajmniej nie oni są najgroźniejsi. Takich ludzi znajdujemy również wśród tych, którzy podają się za katolików. Mało razy słyszymy: jestem katolikiem, ale... Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj katoliku, o kościele, ideach i sprawach wiary. Dziś o tym, kto jest większym przeciwnikiem krzyża. Ten, który go ścina siekierą? Czy ten, który otrzymując kościelną władzę, chodzi pod rękę z protestanckimi pastorami i błogosławi związki tych i owych? Witajcie w niedzielę, pierwszy dzień tygodnia. W niedzielę zesłania Ducha Świętego. Czujcie się jak u siebie. Już w przyszłym tygodniu czeka nas ciekawy program o tym, co dzieje się od lat w Warszawie, na terenie, na którym kiedyś stała słynna Reduta Ordona. Zobaczcie zwiastun tego programu. W Polsce mówi się o pamięci, o przodkach, o ojcach, bohaterach i ofiarach. Tak, mówi. To słowo w kontekście tego, co za chwilę zobaczycie, jest najwłaściwszym określeniem, bo lubimy mówić. To nie jest wysypisko śmieci czy inne podłe miejsce zapomniane przez Boga. Oto Reduta Ordona. Słynna Reduta numer 54. Jeden z elementów fortyfikacji z okresu powstania listopadowego. Pomnik naszych dziejów. Rozjemcza mogiła. I zbiorowy grób, który nadal skrywa w swej ziemi szczątki obrońców ojczyzny. Jak widzicie, na ich grobach nie porosły kwiaty. Każdy cywilizowany człowiek musi zadać sobie w takiej sytuacji pytanie. Co takiego stało się z nami, że do tego dopuściliśmy? Miejsce, w którym niecałe 200 lat temu obrońcy Warszawy dzielnie walczyli z nawałą moskiewskich wojsk, tak pięknie zresztą opisane przez Mickiewicza, dziś służy drobnym przestępcom do rozpruwania bagaży skradzionych na położonym nieopodal dworcu kolejowym. Jako noclegownia dla bezdomnych. Wysypisko śmieci. I ustronna przestrzeń do oddawania moczu przez kierowców współczesnych taksówek przyjeżdżających na modły do postawionego na terenie Reduty meczetu. Centrum Europy. Stolica dumnego kraju. Dużo mówimy o pamięci. Za dużo. Więcej już niedługo w specjalnym programie i reportażu, który powstaje przy współpracy z Towarzystwem Historycznym Reduta Ordona. A gdyby ktoś z Was chciał wiedzieć, duszę gdzie? Nie wiem. Lecz wiem, gdzie dusza Ordona. Ona będzie patron szańców. Bo dzieło zniszczenia w dobrej sprawie jest święte, jak dzieło stworzenia. Bóg wyrzekł słowo stań się. Bóg i zginie, wyrzecze. Kiedy od ludzi wiara i wolność uciecze, kiedy ziemię despotyzm i duma szalona obleją, jak Moskale Reduta Ordona, karząc plemię zwycięzców zbrodniami zatrute, Bóg wysadzi tę ziemię, jak On swą Redutę. Takie czasy. Myślę, że chwalebne będzie sprawę nagłośnić. Pamiętajcie, że bez Was to wszystko by się nie udało i nie byłbym w stanie własnymi siłami tego nieść, za co jak zwykle kłaniam się Wam w pas. Kłaniam się i dziękuję wszystkim mecenasom za dotychczasowe wsparcie. Jeżeli ktoś z Państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do tego zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza.
Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. No to co? Zaczynamy. Takie wydarzenie miało miejsce w Polsce kilka dni temu. Na szczęście jeszcze nie w katolickiej świątyni, ale przy oficjalnym udziale księdza Adama Świerżyńskiego, podlegającego rzymskokatolickiemu biskupowi. I jakoś nie słyszę zbiorowego oburzenia kapłanów z archidiecezji warszawskiej, w której miało to miejsce, czy też gdańskiej, z której pochodzi ksiądz Świerżyński. Rozumiem więc, że wszyscy się na to zgadzacie. Rozumiem więc, że wasza wygoda jest ważniejsza niż wspólny protest wobec tego, co wyczynia ksiądz Adam Świerżyński na terenie diecezji, w której posługujecie lub z której jesteście. Zobaczcie, zwykła garstka lewicowych duchownych zawsze jest w stanie zebrać się do kupy i przy pomocy mainstreamowych mediów nagłośnić swój najczęściej błędny i skrajnie antykatolicki pogląd na daną sprawę. A wy nie macie na tyle nawet samozaparcia, aby w jednym szeregu pójść w sutannach podczas chociażby Marszu Obrony Życia. Ksiądz Adam Świerżyński, który poszedł błogosławić ludzi żyjących w grzechu i utwierdzać ich, jak rozumiem, w przekonaniu, że wszystko jest w porządku, należy do archidiecezji gdańskiej. Chciałbym więc publicznie zapytać Jego Ekscelencję arcybiskupa gdańskiego Tadeusza Wojdę. Czy ksiądz arcybiskup wiedział o tym, że ksiądz z jego diecezji weźmie udział w takim wydarzeniu? Czy ksiądz biskup posłał go tam osobiście? Lub czy odbyło się to za zgodą księdza biskupa? Czy zgadza się ksiądz arcybiskup z wypowiadanymi stwierdzeniami, zdaniami przez księdza Świerżyńskiego podczas tamtego wydarzenia? Czy w niedalekiej przyszłości zamierza ksiądz arcybiskup również błogosławić tego typu związki? Czy może ksiądz arcybiskup potwierdzić albo zaprzeczyć, że na terenie jego jurysdykcji Stowarzyszenie Wiara i Tęcza, czyli współorganizująca to wydarzenie, organizacja, stowarzyszenie, to błogosławieństwo, jest zapraszane na spotkania z klerykami i młodymi księżmi, organizując im warsztaty właśnie na księdza terenie? Mam też pytanie do arcybiskupa metropolity warszawskiego, księdza kardynała Kazimierza Nycza. Czy wyraża ksiądz poparcie dla tego typu wydarzeń z udziałem katolickich księży na terenie swojej archidiecezji? Czy wiedział ksiądz arcybiskup o takim wydarzeniu i czy wyraził na nie zgodę? I pytanie do obu ekscelencji. Czy znany jest księżom punkt 2357 Katechizmu Kościoła Katolickiego, który mówi: tradycja opierająca się na Piśmie Świętym przedstawiającym homoseksualizm jako poważne zepsucie zawsze głosiła, że akty homoseksualizmu z samej swojej wewnętrznej natury są nieuporządkowane. Są one sprzeczne z prawem naturalnym, wykluczają z aktu płciowego dar życia. Nie wynikają z prawdziwości, komplementarności uczuciowej, płciowej. W żadnym wypadku nie będą mogły zostać zaaprobowane. Jak ma się to do słów, które wypowiedział podczas tego wydarzenia kapłan inkardynowany w archidiecezji gdańskiej i dokonujący tej czynności w archidiecezji warszawskiej? W naszym kościele nie ma jeszcze wypracowanego jasnego stanowiska dotyczącego udzielania błogosławieństwa parom jednopłciowym. Wszystko zależy od danego duchownego, jak on to widzi, jak on to rozumie. To sprawa bardzo indywidualna. Ja jestem człowiekiem otwartym i moja teologia pozwala mi błogosławić pary jednopłciowe. Nie widzę w tym żadnego przeciwstawiania się Chrystusowi. Jednak wiem, że postawy innych duchownych z mojego kościoła są bardzo różne, od bardzo rygorystycznych po bardziej liberalne. To co? Można mieć własną teologię, jak słyszę. Czyli kłamaliście przez lata, że wykładnią teologii moralnej jest tradycja, Pismo Święte i magisterium, bo każdy ksiądz, jak rozumiem, może mieć własną teologię. Pytanie, czy wierny też? Po co o to pytam? Bo chcę jako wierny i myślę, że nie tylko ja. Po prostu chcemy wiedzieć, z kim mamy do czynienia. Co wy myślicie, że my nie mamy sumień, rozterek, własnych rozumów, wykształcenia, jakiegoś oczytania? Nie tak dawno arcybiskup Gondecki pisał listy do kościoła w Niemczech, publicznie pouczając tamtejszą hierarchię, że poprzez takie właśnie działania, pobudzone przez niemiecką drogę synodalną, kościół za Odrą idzie ku schizmie. A teraz pozwalacie na to sami na naszej polskiej ziemi. Niech protestanci robią sobie w swoich zborach co chcą. Nie są w kościele. Ale po co wysyłacie tam katolickiego kapłana? A jeżeli go nie wysłaliście, to rozumiem, że spotka go jakaś publiczna reprymenda. Skoro kapłan katolicki uczestniczy sobie w takich ceremoniach, to rozumiem, że my, świeccy, też możemy sobie wybrać. Przecież tyle lat mówiliście, że nie wolno uczestniczyć w obrządkach innych religii. To teraz wolno?
To co nic nie mówicie? Mówcie ludziom wprost, co myślicie, aby mogli dokonać wyboru. A wybór jest jeden. To wy opuszczacie Kościół, a my w nim zostajemy. Na szczęście wszystko, co jest potrzebne do zbawienia, Jezus nam już zostawił i nie potrzebujemy do tego żadnych nowinek. A póki żyje ostatni katolicki ksiądz, dopóki jest ostatnia katolicka msza, dopóty damy sobie radę również z tym modernistycznym, urągającym inteligencji bełkotem. Mam nadzieję, że w końcu zorganizowanie takiej modlitwy w świątyni należącej do kościoła rzymskokatolickiego będzie możliwe, powiedział ksiądz Adam Świerżyński. I co im tam powiecie? W tych świątyniach, jak już dojdzie. Przecież nie chodzi o odrzucenie człowieka, nikomu z nas nie wolno tego robić jako chrześcijaninowi. Nie zarzucajcie więc nam tego, nie róbcie nam wody z mózgu i nie szufladkujcie. Powiecie im, że wspólne sypianie dwóch facetów, jak się kochają, nie ściągnie na nich wiecznego potępienia? Ma ksiądz jaja. Ja bym się nie odważył. Ryzykowna sprawa. Patrzcie państwo, święty Paweł pisząc to wprost się mylił. Kościół i święci papieże się mylili, a ksiądz z Polski się nie myli. Ksiądz Świerżyński powiedział w wywiadzie dla Wprostu: fakt, że w kościołach katolickich to się nie dzieje, wywołuje u mnie niezrozumienie i wstyd. Dodał, że odczytuje to jako zaprzeczenie nauczania Chrystusa i praktyczne zanegowanie jego postawy względem ludzi. Idź i nie grzesz więcej, a nie witaj w naszym zborze, ładnie ci w tym kolorze. Może i grzeszysz i chcesz nadal grzeszyć, ale najważniejsze, że się kochacie i Bóg przymknie jakoś oko. Święty Paweł nic nie rozumiał, a nawet jak rozumiał, to mówił tak tylko po to, bo był zaściankowym ze względu na względy kulturowe. Ja to załatwię, zaufajcie mi, jestem księdzem. Ale weźmy tę kwestię jeszcze od jednej strony. Nawet gdyby przyznać, że ksiądz ma rację, a jej nie ma, że w tym zborze sobie pobłogosławiliście ludzi, którzy jawnie chcą trwać w grzechu, bez względu na przyczynę. Uznajmy nawet, żeby księdza intelekt został doceniony, że ma ksiądz rację, a prawie 2000 lat nauczania Kościoła psu w budę. To czy ci ludzie błogosławieni w zborze, który nie należy do Kościoła, w którym nie ma sakramentów, w którym nie uznaje się w większości naszych dogmatów, nie ma spowiedzi i komunii, będą wzrastać w wierze i maszerować ku zbawieniu? Czy raczej potępieniu? To można być zbawionym i nie uznawać papieża? Jak to w końcu jest? Bo do tradycjonalistów jakoś macie duże zastrzeżenia. Jeżeli tak, to po co tyle lat mówicie nam, że potrzebne są sakramenty? A jeżeli nie, to dlaczego ich okłamujecie, tych wszystkich ludzi? I czy nie jest to podłe? Na wydarzeniu był też pastor, pastor Jabłoński. Wyjaśnił to, co się tam działo, w sposób następujący. Nasze błogosławieństwo jest sposobem na powiedzenie tym parom, że ich miłość nie jest gorsza od miłości osób heteroseksualnych, że również ich miłość podoba się Bogu, jeśli jest tam odpowiedzialność, szacunek, radość dawania i ofiarowania siebie drugiemu. Stąd pytanie do kapłanów, ale też biskupów, bo wiem, że przynajmniej dwóch z nich od czasu do czasu ogląda nasze niedzielne spotkania. Czy brak reakcji na takie zdanie wypowiedziane w obecności księdza rzymskokatolickiego, który brał udział w tym wydarzeniu, a w związku z tym sygnował je własnym nazwiskiem, a że jest księdzem, to również, jako rozumiem, część Kościoła? Czy można w takiej sytuacji brak reakcji uznać za grzech nazywany grzechem cudzym? Bardzo proszę, przypomnę, jakie są grzechy cudze i to nie ja je wymyśliłem. Namawiać do grzechu, nakazywać grzech, zezwalać na grzech, pobudzać do grzechu, pochwalać grzech drugich, milczeć, gdy ktoś grzeszy, nie karać za grzech, pomagać w popełnieniu grzechu. Czy wy nie rozumiecie, że zamieszanie, które powstało, sprawia, że masa ludzi odchodzi od Kościoła, czyli sakramentów, a często również od wiary w Boga, bo przestaje ją traktować poważnie? Czy macie tego świadomość, że wiele z tych zdarzeń, które następują obecnie w Kościele, gorszy całe rzesze wiernych? Czy widzicie statystyki mówiące o upadku Kościoła w Polsce pod względem liczby chrztów, komunii, jakości tychże komunii, małżeństw i rozwodów, udziału w codziennych mszach świętych, przyjmowaniu sakramentów? Nie robią one na was żadnego wrażenia? Widzieliście, jak wyglądają zbory protestanckie w Polsce i Europie? Widzieliście liczbę ludzi, a raczej brak ludzi na tych spotkaniach? Był z nami również ksiądz Adam Świerżyński z kościoła rzymskokatolickiego. Ksiądz Halina Radacz z kościoła ewangelicko-augsburskiego wygłosiła ona kazanie. Śpiewaliśmy pieśni, czytaliśmy fragmenty Pisma Świętego. Zachwalał wydarzenie pastor Jabłoński.
A czytaliście tam może również pierwszy list do Rzymian, tym wszystkim ludziom, których zgromadziliście i daliście im, rozumiem, płonną nadzieję? Nie? To może przytoczę za Biblią tysiąclecia. I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów. Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądanie ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć i służyli Jemu zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności. Mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą naprzeciw naturze. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami, uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie. A może czytaliście im wspólnie pierwszy list do Koryntian, co? Też się nie znalazł? Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się. Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. Co tam czytaliście? Bo chyba nic katolickiego. A wy, drodzy widzowie, co o tym sądzicie? Kto jest bardziej niebezpiecznym wrogiem krzyża? Ten, co majaczy o jego ściąganiu ze ścian? Na to rzecz jasna nie możemy się zgodzić i nie zgodzimy i trzeba będzie o nasze prawa zawalczyć. Czy ten, który dopuszcza się takiego rozmycia i relatywizacji i zamieszania? Wniosek jest bowiem prosty. Ktoś tutaj kłamie. Albo robił to Kościół przez całe lata i nadal robi. Wszyscy papieże do czasów Franciszka, znakomita większość biskupów. Albo ci, którzy Kościół dziś przejęli i próbują go zniszczyć od środka. Ja znam odpowiedź i wiem, że nie możemy im po prostu na to pozwolić i w Kościele musimy wytrwać, zachowując prawdziwą katolicką naukę i wiarę, bo prawdopodobnie to będzie nasza próba. Musimy wspierać katolickich kapłanów, którzy trwają w wierze i występować oficjalnie przeciwko tym, którzy wiarę tę zamieniają. A kto to jest ksiądz? Święta Krowa? Biskup Święta Krowa? Przecież zawsze mówicie, że biskup też człowiek, ksiądz też człowiek, może się mylić, może się gubić. Tyle lat się gubią. I co? I nic. Trzeba będzie wam po prostu bardzo brutalnie zwracać uwagę. Przez tyle lat nie reagujecie na prośby wiernych, na listy. Więc będziemy zwracać uwagę w sposób dobitny. Chociażby tak jak teraz, przez ten kanał. Traktowanie wiernych jak kretynów. A pamiętacie Dzień Islamu w Kościele Katolickim i plakat, który promował jego 20. edycję w archidiecezji krakowskiej? Uważam, że to, co działo się wokół tego wydarzenia, było obrażaniem naszej inteligencji. Mój stosunek do przeprowadzania takich wydarzeń w Kościele znacie. Zresztą nie od dziś. Jest on, najdelikatniej rzecz ujmując, wrogi. Na plakacie widzieliśmy wówczas kolorowe meczety na pierwszym planie, a w tle szaroburą bazylikę mariacką, której kopuła nad prezbiterium została pozbawiona krzyża. Plakat, za który zapłacił Kościół katolicki, czyli my ze swoich pieniędzy, promował islam, bo wszędzie minarety, wszędzie półksiężyce. Promował to nieszczęsne wydarzenie, które z katolicyzmem w moim przekonaniu i nie tylko moim, ale wielu biskupów i wielu kapłanów nie ma nic wspólnego z katolicyzmem. Więc ten plakat został pozbawiony krzyża. Oczywiście mówili, że niecelowo, że taka perspektywa. Ale kto ich tam wie? Czegóż to nie robi się dla dialogu, prawda? Widzimy to często podczas obecnego pontyfikatu. Zresztą ciężko o perspektywę Bazyliki Mariackiej, w której będąc ułożoną tak, jak widzimy ją na tym nieszczęsnym plakacie, dałaby widok obu wież i kopuły, na której poprzeczna belka krzyża stałaby się niewidoczna. Jakimś dziwnym trafem akurat na plakacie promującym Dzień Islamu krzyż zamieniłby się w iglicę. No zobaczcie, postarajcie się, nawet będąc na Google Earth, ustawiając ludzika i przestawiając perspektywę ruchu, tak jak jest ona zrobiona właśnie na tym plakacie, tak się ustawić, żeby krzyż zniknął. Jest to niemożliwe, bo albo jedna z wież, wieża mariacka, zasłoniłaby całą kopułę i w ogóle by jej nie było widać, albo po prostu krzyż byłby zawsze możliwy do zobaczenia.
I zaraz powiem, dlaczego o tym mówię. W oryginale bowiem bazylika oczywiście wygląda tak. Kuria wydała w tej sprawie dwa oświadczenia. Pierwsze było wysoce niestosowne. Ja powiem, że raczej impertynencko-obraźliwe. To właśnie to oświadczenie spotkało się z ogromną krytyką katolików. O tych oświadczeniach opowiem za chwilę. Najpierw przedstawmy jednak kontekst wydarzeń, w których wówczas żyliśmy od kilku lat. Wszystko to działo się w złym czasie, w którym od kilku lat często dochodziło do walki z symbolem naszego odkupienia. I tak jak 10 lat temu podobne sytuacje jeszcze szokowały tym, że w ogóle mogło do nich dojść, tak bym się wyraził, tak dziś nie ma roku, abyśmy nie słyszeli o kilku takich przypadkach. Najpierw lewackie aktywistki ukraińskiego Femenu ścinały krzyże przy kościołach za pomocą pił spalinowych. Pseudoartyści wykorzystywali krucyfiks i symbole chrześcijaństwa dla swojej obrazoburczej twórczości. Produkowano spektakle obrażające Boga i wiarę chrześcijan. W Boże Narodzenie roku 2018 policja zatrzymała dwóch młodych mężczyzn, którzy ścieli dwa kilkumetrowe krzyże piłą mechaniczną w Grodźcu w województwie opolskim. W październiku 2021 roku zielonogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o zniszczenie krzyża na jednym z tamtejszych osiedli. Dwa lata temu w lesie Rudki nieznani sprawcy ścieli stuletni drewniany krucyfiks. Mieliśmy też profanację kościołów i figur Matki Bożej. Było tego bardzo dużo, tutaj niektóre z nich. Bydgoszcz, czerwiec 2020. Szczecin, czerwiec 2021. W styczniu 2023 roku w Koziegłowach pod Poznaniem sprawca utopił figurę Jezusa w chrzcielnicy, poprzewracał świece w kościele, zniszczył święte obrazy, figurę Matki Bożej i witraż. W kwietniu tego roku w Bogatyni ktoś ściął kilkumetrowy misyjny krzyż stojący przed kościołem. Swojego czasu było też głośno o jednej z marek pewnej z niemieckich sieci handlowych, która na etykiecie swojego produktu wykorzystała zdjęcie kościoła znajdującego się na wyspie Santorini w Grecji i również usunęła z niego oryginalnie znajdujący się na kopule świątynnej krzyż. W marcu spółdzielnia mleczarska w Łowiczu wywołała podobne kontrowersje, gdy na jednym ze swoich produktów umieściła wizerunek tej samej świątyni na wyspie Santorini, też usuwając przy tym krzyże z jej kopuł. No i wiecie, co w odpowiedzi odpisano? Na oburzenie klientów wydano oświadczenie, w którym wyjaśniono, że celem opracowania graficznego nie było prezentowanie obiektów sakralnych ani propagowanie konkretnych poglądów religijnych. Zamiast tego umieszczone obiekty miały jedynie służyć jako skojarzenie wizualne opakowania z nazwą produktu greckiego. A zakłamywanie rzeczywistości nie jest natomiast agitowaniem, prawda? Kiedy widokówki promujące Warszawę, na których król Zygmunt stojący na swej kolumnie będzie trzymał zamiast krzyża kij do golfa? Ale wróćmy do wspomnianego plakatu z archidiecezji krakowskiej. W świetle tych informacji, zdarzeń, które oddziaływały i nadal oddziałują, ciężko nie było w tamtym momencie odnieść wrażenia, że usunięcie krzyża z plakatu promującego dzień obcej nam religii, która krzyża nie uznaje, mogło nie być zwykłym przeoczeniem, a raczej kolejnym dowodem ich braterstwa, żeby tylko nie urazić tych, z którymi dialog ma się odbywać. Katolicy zareagowali bardzo szybko i nie pozostawili na organizatorach 20 dni judaizmu w archidiecezji krakowskiej suchej nitki. Zamieszanie musiało więc wywołać reakcje władz kościelnych, ale początkowo komunikat archidiecezji przybrał taką oto formułę. Niezrozumienie przekazu oraz niedopatrzenie stały się podstawą hejtu, który możemy obserwować w komentarzach użytkowników portalu Facebook, zarówno na profilu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, jak i Rady do Spraw Dialogu Ekumenicznego i Międzyreligijnego Archidiecezji Krakowskiej. Fala hejtu, która rozlała się w internecie, jest jednak daleka od braterskiego upomnienia. Gdyby osoby wytykające błąd grafika, choć w małym stopniu przyczyniły się do pomocy w organizacji tych spotkań, być może udałoby się uniknąć tego błędu. Do pomocy. Jeszcze czego? A co to jest dogmat katolicki, że będziemy mieli razem z wami iść w kierunku piekła, bo tak sobie wymyśliliście? Nawet jeżeli zrobił to Jan Paweł II kilkadziesiąt lat temu, wymyślił dialog z islamem?
To nie jest dogmat katolicki, sami se go wyznawajcie i bierzcie na swoje sumienia takie odpowiedzialności, a nas do tego nie zmuszajcie i nie róbcie ludziom wody z mózgu. Religia, bez względu na to, czy ogląda to teraz może jakiś muzułmanin, mahometańska jest religią nieprawdziwą, jest religią demoniczną. Tak od zawsze uczył Kościół, powstała w kontrze do katolicyzmu. Więc nie może być katolicka, nie uznaje naszych dogmatów. No chyba, że można sobie wybierać i dogmaty wybierać. Możemy wierzyć w to lub tamto, bo tamci wierzą i z nimi dialogujecie. Ale z tymi, którzy wyznają tradycyjne wartości katolickie, dialogu wyznawać już nie chcecie. Ale wróćmy dalej do tego oświadczenia. Brak krzyża na zwieńczeniu prezbiterium Kościoła Mariackiego to niedopatrzenie grafika. Absolutnie nie był to celowy zabieg. Tylko efekt tak, a nie inaczej ustawionej perspektywy. Tak skonstruowany przekaz jeszcze bardziej rozsierdził wiernych nazywanych przez władze własnego kościoła w oficjalnym komunikacie hejterami. To wierni, stający w obronie krzyża, wyrażający niepokój, złość, irytację na to, że został on usunięty, byli winni? Braterskie upomnienie? Od 20 lat bratersko upominamy, że organizowanie dni obcych, nieprawdziwych religii w naszym kościele jest zdradą jedynego Boga. I co z tym robicie? Nic. Powiem nieprawdę, jeżeli teraz stwierdzę, że obecny judaizm nie ma nic wspólnego z judaizmem wyznawanym w czasach Chrystusa, apostołów? Powiem szczerą prawdę. Nie ma nic wspólnego z tym judaizmem. To dlaczego się z nimi bratacie? A nawet gdyby miał, to po przyjściu Chrystusa wszystko już się spełniło. Więc po co mamicie tych ludzi? Nie lepiej im powiedzieć, przyjacielu, Żydzie, wyznawco judaizmu, nawróć się na Jezusa Chrystusa, bo będzie bieda. Albo przyjacielu protestancie, pastorze Jabłoński. Przyjacielu, wróć. Wróć do kościoła katolickiego, nie popełniaj błędów sprzed setek lat. Bo bez kościoła nie ma zbawienia. Dlaczego im tego nie mówicie? To się nazywa, zdaje się w katolicyzmie, miłosierdzie. Czy też się mylę? Na szczęście ludzie w tamtym momencie nie dali się wziąć na huki. Bo to już nie jest XIX wiek. Księże biskupie, proszę księdza. Ten komunikat stosowany do wiernych, którzy domagali się prawdy, obarczających odpowiedzialnością za coś, czego nie zrobili, nazywanie ich hejterami, był po prostu impertynencko durny. Może dlatego kilka dni później ktoś poszedł po rozum do głowy, no i poprzedni komunikat usunięto i zastąpiono go nową treścią. W związku z plakatem przygotowanym przez Radę do Spraw Dialogu Ekumenicznego i Międzyreligijnego Archidiecezji Krakowskiej na 20. Krakowski Dzień Islamu w Kościele Katolickim, przedstawiającym na pierwszym planie krajobraz muzułmańskiego miasta, zdominowanego przez półksiężyce, a jedynie w jego tle Kościół Mariacki w Krakowie pozbawiony krzyża, wyrażamy głębokie ubolewanie, napisał w oświadczeniu przekazanym mediom ksiądz Łukasz Michalczewski. Jak powiedział Polskiej Agencji Prasowej ksiądz Michalczewski, oświadczenie jest reakcją na oburzenie wiernych i na wpisy w mediach społecznościowych. Plakat powstał bez wiedzy i akceptacji metropolity krakowskiego, arcybiskupa Marka Jędraszewskiego oraz biura prasowego, powiedział ksiądz Michalczewski. Może i bez wiedzy, może z wiedzą. Czasy są takie, że nikt z nas nie ma już żadnej pewności. Biskup występuje przeciwko biskupowi, kardynał przeciw kardynałowi. Pewność jest jedna. Zostać przy Chrystusie i nie opuszczać Go, gdy przejmują Jego Kościół. Zbliżamy się do końca dzisiejszej wędrówki. Pamiętajcie o tym, że bez Was to wszystko by się nie udało i nie byłbym w stanie własnymi siłami tego unieść, za co kłaniam się Wam w pas. Dziękuję wszystkim mecenasom za dotychczasowe wsparcie, a jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens, warte jest kontynuowania i rozwoju, zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. Za każde serdecznie dziękuję. A na odchodne w niedzielę. Po co ta krytyka? Wyjmij belkę z własnego oka. Znajdą się zaraz i takie komentarze. Od walki o moją pokorę i jej właściwe pojmowanie, od zabijania w sobie pychy, mam spowiedź świętą. I raczej nie będę korzystał z internetowych rad w tym zakresie, szczególnie osób anonimowych. O pokorze zresztą kiedyś zrobiłem program osobny. Jeżeli jesteście zainteresowani, warto się do niego cofnąć.
ale pięknie też rzecz ujął nieodżałowanej pamięci, a wspomniany już dzisiaj profesor Bogusław Wolniewicz, świeć Panie nad jego duszą. Co zaś do chrześcijańskiej pokory, to jest ona cnotą tylko wobec Boga, nie wobec ludzi. Wobec ludzi jest postawą niegodną wolnego człowieka. Tam przystoi tylko skromność. Nie mylmy jej z pokorą. Pokora wobec ludzi oznacza płaszczenie się przed nimi i jest czymś wstrętnym. Tak też i ja uważam. Ile razy słyszę o pokorze. Oskarżenia na temat jej braku wcale nie płyną jednak z ust ludzi otwarcie wojujących z katolicyzmem. Najczęściej od tych, którzy w kościele niby są. A jak się wejdzie z nimi w dyskusję, to tak naprawdę ich nie ma. Bo jest jeszcze coś takiego, jak uczynki miłosierdzia. Najpierw te względem duszy. Grzeszących upominać, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych oraz uczynki miłosierdzia względem ciała. Głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, podróżnych w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych pogrzebać. I o ile te dwie części różnią się bardzo od siebie, bo czym innym ciało i czym innym dusza, to nikomu z was do głowy by nie przyszło, aby o uczynkach miłosierdzia względem ciała powiedzieć, że są pełne pychy. No bo przecież nakarmienie kogoś to raczej nie jest pyszna rzecz. Spragnionych napojenie również. Kiedy kogoś chcemy przyodziać, bo jest nagi, bo jest mu zimno, również jest chwalebne w oczach normalnych, ludzkich. A co kiedy dochodzi do sytuacji, w której mówimy o uczynkach miłosierdzia względem duszy? Kiedy trzeba spełnić coś dobrego dla ich duszy? Kiedy chcemy grzeszących upominać? Mnie również upominajcie. Kiedy chcemy nieumiejętnych pouczać? Wątpiącym dobrze radzić? Strapionych pocieszać? Krzywdy cierpliwie znosić? Urazy chętnie darować? To co wtedy? To już jest pycha. Bo zwróciło się uwagę jednemu czy drugiemu. Czasami tak już jest w tych czasach, że trzeba robić to mocno, bo oni niestety przyspieszają. My również musimy mówić głośno, dobitnie, prosto i konkretnie, tak aby bali się robić tego typu głupoty, jak ta, o której mówimy w dzisiejszym programie. A co do obrony krzyża, jeżeli nie będziemy otwarcie występować o jego miejsce w życiu społecznym, nie będzie nas nikt szanował, ani muzułmanie, ani Żydzi, ani ci, którzy przyjdą po nas. Ale głowa do góry, jak śpiewał w latach 90. Leszek Czajkowski, nie przemogli nas czerwoni, teraz czasy są łaskawsze, nam pisane krzyża bronić, wczoraj, dzisiaj, jutro i zawsze. Jeszcze Polska nie przegrana od Szczecina do Rzeszowa, póki Boga na kolanach w głos prosimy, Ojcze, prowadź, niech radują się rodziny, a ich miłość promienieje. Jak chleba okruszyny nieśmy wiarę i nadzieję. Pamięć dziejów mocą naszą, mądrość ludów czas wysłowić. I choć nas wrogowie straszą, bądźmy wierni Chrystusowi. Słabi się narazić boją, ale życia nie uprości uleganie paranojom piłatowej poprawności. Nie zwycięży chora siła libertyńsko-agnostycka. Polska 1000 lat już była, jest i będzie katolicka. Nie przemogli nas czerwoni. Teraz czasy są łaskawsze. Nam pisane krzyża bronić. Wczoraj, dzisiaj, jutro, zawsze. Dziękuję za wasz poświęcony czas. Jest on dla mnie najcenniejszy.